wrażenie imponujące. Z jednej strony połączenie takiej dobrej architektury nowoczesnej, faktycznie z dużą ilością zieleni, a z drugiej strony no, centrum edukacyjne, które na pewno będzie na mapie ważnym miejscem do odwiedzenia zarówno przez nasze tutaj rodzime wycieczki szkolne czy mieszkańców Krakowa, jak i przez przyjezdnych. Także czekamy z niecierpliwością na otwarcie i na zobaczenie tego z środku. Krakowianie bardzo długo czekali na tą instytucję, można by powiedzieć, w takiej formule, w jakiej zaraz ją zobaczymy. To prawda, trochę czekali, no ale najważniejsze, że na koniec jest, nie ma sensu już rozpamiętywać. Piękne rzeczy czasem się rodzą w bólach. Zapraszam wszystkich mieszkańców na najbliższy weekend tutaj na Dni Otwarte Koniteonu.